Klasie mówili na mnie P-word. Witam dzisiaj stream z domu Akiego. Mam dziwny mikrofon jakiś przy samej mordzie, jestem do tego nieprzyzwyczajony. Jest ze mną też Grzechu, od tutaj. Nie wiem, Aki ma wszystko, ty. Aki ma taki bogaty sprzęt. Technicznie powinienem mieć lepsze rzeczy, bo mam tam, wiesz, lepsze wyniki. Ja jestem sknerusem, jeba, nie? Jestem taką sknerą i ja na nic nie chcę wydawać pieniędzy. Rozumiesz, że ja, jak teraz na przykład jeżdżę Kraków-Warszawa, to rozumiesz, że biorę ludzi z facebookowych grup na przejazdy wspólne, żeby mi dali na paliwko? Jestem takim centusiem. Wczoraj jechałem, kurwa, z wojskowym. On mówi, że nie jeździ pociągami, bo ma za dużo tajnych dokumentów i że jak ktoś by mu zajebał, to by było przejebane. Zajebisty ziomek generalnie. Miał 59 lat, był 9 lat w Korei Południowej i nawet córkę se zrobił normalnie w tej Korei Południowej. Normalnie jedna córka w Polsce, jedna córka w Korei. Tacy są zajebiści ludzie. Igma, ta w pewnym momencie wleciał na temat tego, jak powinny działać związki i jaka powinna być rola kobiety w związku. Dawał taki tekścik, to nie, że według niego powinno być tak, że mężczyzna jest mieczem, a kobieta jest pochwą na ten miecz. Odpalił sobie jeszcze browara w samochodzie, jak stanęliśmy na stacji i mi kupił jednego browara. Czego tu więcej chcieć, no nie? Właśnie, koniec roku szkolnego. Jakieś pochwalenie się świadectwami było? Nie, to musi być 100%, że to jest, nie wiem, podstawówka, piąta klasa. WF piątka. Ha, nie umiałeś, kurwa, pobiec na szósteczkę? Dobra, czyli jakaś Wicka skończyła podstawówkę, ósmą klasę. I mam 14-letnią Wickę. No normalne, tak? No tu jest od 13 lat, jest to normalne. Technikum gastronomiczne. Zachowanie poprawne. Pewnie komuś je olejem w twarz, klasik. Język polski, dwuja. Kurwa, nie wiem, jak to nic z polskiego dwuja. No chyba po prostu nie czytać żadnych lektur, no. Dobra, no elegancko jest zaczyna. Angielski, piąteczka, klasa. Niemiecki, dwuja. Kurwa, ale się zaczyna dobrze. Wychowanie fizyczne, 6. EDB 6. Praktyka zawodowa dwuja. Ktoś tu chyba się opierdolił na praktykach, co? Fajne! Fajne świadectwo, ale trochę powiem ci, że tak z niczego ci za bardzo ten. EDB ci wychodzi. Ty, ziomek, ty widzisz, w jakiej ty rozdzielczości wysłałeś? Jesteś po szkole, po lokalnych sieciach komputerowych, po naprawie urządzeń techniki komputerowej wysyłasz grafikę w takiej rozdziałce? Tworzenie stron internetowych, dwuja. No, nie dziwotka, no nie? Coś tutaj, k***a, ci poszło nie tak. No, no musiałem przybliżyć, no nie? Bo w takiej wysłał rozdziałce, ziomek. Ja pierdolę, technik, fotograf, człowieku, wysłał od razu. Ładna rozdzielczość, tak? Wszystko pokazane, wszystko widoczne, ładna fota. Zachowanie bardzo dobre, polski czwóra, angielski czwóra. Hiszpański szóstka. Ty, miałem możliwość nauki hiszpańskiego w tym, w gimnazjum, ale stwierdziłem, że wybieram niemiecki, bo już się uczyłem niemieckiego, a wiedziałem, że będziemy zaczynać od zera programowego. Więc na początku coś tam jeszcze kminiłem. Więc wybrałem po prostu, żeby było łatwiej w szkole. Jezus, dwuja z matmy. Ja nigdy nie rozumiem, bo dla mnie zawsze matma była fajna, prosta i tak dalej. Nie byłem nigdy bity w szkole. W podstawówce ja pobiłem dwa razy kogoś. No w gimnazjum nie byłem bity. No w liceum raz dostałem z bara, no nie? Dostałem raz z bara i zostałem zwyzywany. To się uśmiechnąłem do zioma i powiedziałem, że bekam z niego i sobie poszedłem dalej. Ale w gimnazjum miałem przezwisko, którego nie mogę powiedzieć na Twitchu. W klasie mówili na mnie P-word. To było pozytywne przezwisko, chuj, no nie? Różowe spodenki i przyjście w rurkach. Nie było najlepszą opcją może, ale już, chuj, jak już tak przyszedłem i w tym, no to już, kurwa, Nikodem stwierdził, że tak trzeba mnie nazywać. Dobra, zaś, kurwa, jakaś grafika. Zachowanie bardzo dobre. Stary, z niczego, kurwa, nie jesteś dobry, no nie? W życiu będzie ci ciężko. Ani, kurwa, z technicznych rzeczy, prawie nic. Ani z normalnych rzeczy. No jest lipa, no nie? Dobra, potrzebuję materiałów. Od tego się wszystko zaczęło. Wczoraj u Moniki Kociołek. Monika Kociołek wydała wczoraj film. Czekaj, Monika Kociołek czy Pieszko dał film? Nie mam pojęcia. Kolej. Zróbmy tak, że ja włączę teraz minutnik i zobaczymy, ile nam to zrobi. Jeżeli poniżej 10 minut spoko, wyżej nie spoko. O, minęło 10 minut, tak? Czas minął. W jaki on dziwny sposób się zachowuje, no nie? On dziwny. Dziwny jest ten człowiek.
Już nie kucharze, do... ręce do góry. Dobra, czegoś jeszcze brakuje? A dwa razy miało być, nie? Dobra. No. A za dobra. Ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Na pewno nie. 3 minuty? 4. A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. No bo pani powiedziała, że za 4 minuty będzie, przyszła pani po 4 minutach i mówi, że za kolejne 4 będą. Przepraszam, ale na kuchni, dlatego że wzięliśmy wasze zamówienie, jak zalataliśmy kasę. Dobra, nie, w sensie nie szkodzi, ale... Po prostu nie możecie zostawiać tej paczki. Przepraszam, mogę wam dać? Rabacik, lubimy rabacik. Rabacik będzie spoko, bo koleżanka zjadła, a ja... Mogę wam dać. Bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i... Ja pierdolę, przyszliśmy nagrać film, musimy mieć jedzenie po 2 minutach. Musimy mieć priorytetem, jesteśmy influencerami, słyszysz kurwa? Jestem influencerem, jestem bogaty, znają mnie ludzie i nagrywam film. Teraz wie pani, ona zjadła. Jesteś jakimiś influencerami? Totalnie. Bo jeszcze gorzej. No. Nie dawajcie mi złej opinii, dobra, to nie. No Charlotte będzie miała złą opinię. Jeszcze babka im powiedziała, że to jest jej pierwszy dzień, no nie? Oni kurwa, on dalej, no nie? A Monika Kociołek tylko siedzi i się patrzy, no nie? Ziomek odklejony od rzeczywistości. Odklejony kurwa od rzeczywistości. I wiecie co jest najlepsze? Ludzie na to zwrócili uwagę. Wpierdolili się w nich. A tam człowieku. Ej, pod każdym praktycznie moim filmem jest tak tyle powodów do dyskusji. Po prostu jest taka burza pod tym najnowszym, że ja tylko czytam i czytam i czytam i czytam i sadzę i czytam. Nie, przysięgam. Ona musi być wiecznie naćpana. 100%. Dobra, i pa dalej, kurwa, no nie? I dobra, jestem wkurzona, że mi się obrywa przez tą całą sytuację, bo dosłownie nic nie zrobiłam i ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze, że to, co zrobił Karol na odcinku, to jest w ogóle nieporównywalne. Czyli wy macie przyzwolenie do tego, żeby pisać w kierunku nas w internecie takie rzeczy, ale już macie problem do kogoś, czy jesteście hipokrytami, bo to, że to coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie na... Ona jest głupia. Ona jest głupia, no nie? I to jest najgorsze, no nie? To jest najgorsze, że ona jest głupia i taka osoba jak ona jest wzorem dla młodych ludzi. Jest influencerem i ma realny wpływ na młodych ludzi. To jest przykre, no nie? Bo, ale legitnie kiedyś tak kurwa nie było. Kiedyś tak nie było. Wszyscy ci starzy youtuberzy tej starej gwardii nie wydaje mi się, żeby mieli o takie rzeczy na przykład dramę albo coś. Wiesz, jakiś Rezigiusz, Multi, jakiś Stew. Kurwa, nikt nie miał dram, o jakieś takie, wiesz, nie wiem, żeby, nie wiem, się odzywali chujowo i zgrywali jakichś wielkich influencerów do kelnerów albo coś. Wydaje mi się, że oni wszyscy byli tacy normalni, a teraz jest ta popularność tych influencerów, którzy stali się influencerami, bo chcieli się stać influencerami. Kiedyś, wiesz, i wszyscy inni ludzie stali się influencerami i też sławnymi ludźmi przez przypadek, no nie? Oni po prostu mieli fan z nagrywania Minecrafta albo coś i przez przypadek się stali sławni. I dobrze to wykorzystali. A teraz taki Stew zrodził Monikę Kociołek, no już jest chujnia. Kiedyś bycie youtuberem to było wstydem. Nie, stary, teraz bycie youtuberem to jest wstyd. Zawód youtuber ma jedne z najniższych poparć społeczeństwa, że najniższy procent ludzi szanuje zawód youtubera. Zawód youtubera to zawód, kurwa, rodziny. Masz strażaka, no nie, którego szanuje 81%, no nie? I patrz, kurwa, na to. Influencer. Wow, wpłacił 5 zł. Youtuber, influencer jest, kurwa, ma mniejszy szacunek niż poseł na Sejm. A politycy naprawdę nie mają, kurwa, szacunku. Ciąg dalszy? Tak, tak, jest ciąg dalszy jeszcze tej sprawy z moją Kociołek. Dobra, Monia Kociołek napisała. Pracowałem jako kelner parę zmian, bardzo ciężka praca, więc do dziś szanuję gastro, a jak nie zostawiasz żadnych tipów, jesteś dla mnie clown. Pedro pracował kilka lat jako kelner w najlepszych restauracjach. Pedro to jest chłopak Moniki Kociołek. On też musi być niezłe ziółko. W najlepszych restauracjach w Warszawie, na przykład Witkac. I powiedział kilka słów od siebie, możecie zobaczyć El Pedroski. Tego nie widziałem, no nie? To sobie zostawiłem na dzisiaj. Od razu się chciałem wypowiedzieć na temat odcinka Moni. Szkoda mi tej babeczki, bo trafiła na ciężkich klientów, ale dzięki temu będzie mogła się wiele nauczyć. Pod takim względem, że przede wszystkim nie kładzie się tacy na stół. No to jest pierwsza sprawa. Nie kładzie się tacy na stół. Komu to, kurwa, przeszkadza, ty? Babka miała pierwszy swój dzień w robocie, kurwa, i pewnie jeszcze nie jest nauczona noszenia tacy, kurwa, z milionem rzeczy na niej. Ja pierdolę, ty. Komu to w Witkacu przeszkadza? To dla mnie to jest totalnie normalne. Jakby, jak kelnerka kładzie tacę na stół, no chce sobie ułatwić robotę. No, co mi przeszkadza ta taca, kurwa, która będzie położona przez 10 sekund, jak i tak mi wtedy podaje jedzenie. Ja i tak nie będę wtedy wpierdalał ani nic, bo ona mi podaje jedzenie i zwykle odbieram to jedzenie od kelnerki albo coś.
To są może jakieś wyższe sfery, może ja jestem zbyt wielkim, kurwa, biedakiem, żeby to zrozumieć. Dobra, nie chcę się już rozwijać na ten temat, tylko chciałem powiedzieć, że tak, uważam, że to wszystko wina jest restauracji, ponieważ nie była dziewczyna przygotowana w ogóle, żeby wyjść na salę, tak powiem. I generalnie wrzuciliśmy do filmu, jak na koniec, po płaceniu rachunku, rozmawialiśmy z nią, z Karolem, żeby się nie przejmowała, no trudny dzień pierwszy się trafił, jej nie będziemy ukrywać. Aha, rozmawiali poza nagraniem, tak? Wierzę w to. No ale co, jakbyś, jak mnie oglądasz, dziewczyno, to mam namiar do dobrej restauracji, na pewno, jakbyś chciała się nauczyć, to ogarnę ci robotę, tak powiem. Jezu, jaki to jest, kurwa, dobroczyńca, no nie? On jej pomoże. Ogarnie jej robotę. Dziewczyno. Bije takim prostactwem z tego wypowiedzi, no nie? Że on jest takim wielkim, kurwa, człowiekiem i on może ją nauczyć i ona nie była gotowa. Takim, wiesz, takim ego, takim prostackim wywyższaniem się nad drugim człowiekiem. Nie mogę tego słuchać, to jest tragedia. Oliwka Brazil w ciągu swojej zaledwie 2-letniej kariery stała się jedną z najbardziej znienawidzonych artystek w Polsce. Stosunek łapek w dół pod jej numerami jest tak zły, że ciężko znaleźć drugiego aż tak źle ocenionego artysty w naszym kraju. Jej ostatni kawałek zyskał zaledwie 12% łapek w górę, nie wspominając o niekończącym się morzu negatywnych komentarzy pod jej numerami. A jak... Czy Oliwka Brazil jest artystką? O, to jest pierwsze pytanie do tego filmu. By tego było mało, jej zasięgi w ostatnim czasie drastycznie spadły na każdej platformie. W jaki sposób Oliwka w tak krótkim czasie doprowadziła swoją karierę do aż tak złego momentu? Zacznijmy od początku. Ty, ale ostatecznie Oliwka Brazil to ma taką trochę płaską pupę, no nie? Że ona zawsze tak macha tą dupą i tak dalej, ale jak na swoje takie gabaryty ogólnie, to taka dość płaska ta dupa, no nie? Kurwa, ale pamiętam, że usiadłem jakoś przez przypadek w klubie na jednej kanapie z Oliwką, na takiej jakby loży, no nie? I ona połowę loży zajmowała sama. Wiecie co? Ja już mam odpowiedź, no nie? Taką jak Oliwka Brazil. Po prostu Oliwka Brazil nie powinna używać social mediów i nie powinna w ogóle pojawiać się w miejscach publicznych. Jakby robiła tylko śmieszną muzę ze śmiesznymi teledyskami, ze śmiesznym tekstem, to byłaby zajebistą postacią, ale niestety ona zaczęła mówić, no i tutaj już była kurwa lipa. Kolejnym powodem, dlaczego tak wiele osób od początku było negatywnie nastawionych do Oliwki, jest fakt, że jest ona tak zwanym industry plantem. Czyli twórcą, który od samego początku swojej kariery jest podpisany przez ogromny label, w tym wypadku Warner Music. Są to sztucznie kreowane postacie nastawione na jak największy zysk. Zazwyczaj za takimi osobami stoi sztab ludzi od marketingu i sterują każdym ruchem takiego twórcy. Tego typu artyści często nie są autentyczni, a są zwykłymi produktami. Wiele osób uważa to za po prostu sztuczne i nie podoba im się to. Kreować. Punktem zwrotnym w jej karierze był numer wydany 14 kwietnia, w którym Oliwka, zamiast jak zawsze rapować w dosyć agresywnym stylu, pogłosiła się utwór śpiewany i na jej nieszczęście to numer ten spotkał się z bardzo złym odbiorem. Był to jej pierwszy utwór, który zebrał więcej łapek. Ty, ja już nie kojarzę takiego utworu. Dobra. No dobra, no sraka to była, ale nie aż... Oh. W dół niż w górę, a o samej piosence w dosyć negatywny sposób wypowiedział się też Multi. No nie siada mi, powiem wam szczerze, nie... No, obiektywna strona oceniania muzyki w internecie się wypowiedziała, no to musiała powiedzieć prawdę. Nie siada mi ta nuta, totalnie mi nie siada. Najgorsza piosenka Oliwki, moim zdaniem, jest to najgorsza piosenka Oliwki. Jak na... Miesiąc po wydaniu swojego numeru podczas Q&A na Instastory zaczepia Multiego w dosyć ostrych słowach, nazywając go niespełnionym raperem, pisząc, że nic nie osiągnął w porównaniu do niej oraz nazywając jego muzykę Nie, ta wypowiedź, właśnie to jest to, że Oliwka Brazil zaczęła mówić, no nie, no... I był to ogromnie głupi ruch ze strony Oliwki. Po pierwsze, atakowanie czegokolwiek dorobku muzycznego, będąc industry plantem, jest dosyć nielogiczne i pokazało, jak ogromnie wystrzeliło Oliwce ego. Po drugie, wchodzenie w beef z Multim, który ma ogromnie oddaną i wierną społeczność, będąc nowym, kontrowersyjnym twórcą, który nie ma jeszcze zbyt oddanej społeczności, po prostu nie miało szansy wypalić. Była to pierwsza większa drama z udziałem Oliwki Brazil i stała się naprawdę głośna. Napisało o niej ogrom portali i absolutnie cały internet jednogłośnie był po stronie Multiego. Jedynie BDS apelował, aby ci przestali się kłócić. Ostatecznie Oliwka zamiast dissu wypuszczał utwór Chce być jak Oliwka Brazil, który odpowiada na całą dramę. Piosenka dzieli się na dwie części. W pierwszej, w typowy jak na siebie sposób, odpowiada na zarzuty. W drugiej części za to całkowicie burzy budowany do tej pory wizerunek. Oliwka kreowała się na pewną siebie osobę, która mówi, robi i wygląda tak jak chce, kompletnie nie zważając na kontrowersje i na opinie innych. Kiedy więc w odpowiedzi na pierwszą, większą dramę ze swoim udziałem robi z siebie ofiarę, śpiewając, że jest tylko człowiekiem, to kompletnie rujnuje tą personę, którą próbowała stworzyć. Tragedia, no nie, to też była tragedia. Oliwka Brazil to nie miała być zwykły człowiek, to miała być
To miała być niezła lacha brazylijska, no nie? Taka, która kurwa jest girlbossem. O! To było nagrywane, ta piosenka, to było u nas na działce. U naszego sąsiada w domu było nagrywane. Widziałem Oliwkę Brazil u nas na działce. Byłem w tym pokoju. Siedziałem też na tej kanapie. No. Po tym singlu Oliwka robi sobie przerwę od internetu. Przestaje dodawać nowe zdjęcia na Instagram oraz nowe utwory. I przerwa co prawda trwała zaledwie pół roku. Jednak dla nowego artysty jest to wystarczający czas, żeby ludzie zaczęli o tobie zapominać. Zwłaszcza kiedy znikasz w momencie, kiedy twoja kariera jest w najgorszym momencie do tej pory. Kiedy na początku obecnego roku, w trakcie przerwy Oliwki, TikTok z nią związany zyskał milion wyświetleń, najpopularniejszym komentarzem był ten mówiący, że outdoor kompletnie zapomniał o Oliwce. Komentarz ten zyskał ponad 20 tysięcy polubień. Instagram Oliwki konsekwentnie traci do teraz obserwujących, a jej zasięgi po powrocie zmalały o połowę. W dodatku z okazji jej powrotu odcięła się od kanału Smalastego i... Na Twitchu też jest taki jeden, co traci followy co miesiąc. Też zaczął mówić i też nie wyszło. Z ważniejszych rzeczy w tym vlogu, czyli po prostu ogólna nienawiść, która spotkała mnie już od pierwszego... Nienawiść! Nie no kurwa, Kostka, czemu nie dałeś tu tego? Nienawiść! Od środka! I krzywdzi mnie to i naprawdę te komentarze mnie bolą. Naprawdę to się często zdarza, że po prostu siedzę w domu i płaczę i nie czuję już szczęścia z wydawania. I tu się właśnie skończyła bad bitch, no nie? Pokazanie, że coś cię boli w internecie zawsze prowokuje ludzi, aby robili tego więcej. Bo dostają to, czego chcą, czyli twoje reakcje. No właśnie, a trzeba mówić, że ma się w pizdzie te hejty, no nie? Po tym filmie, który również spotkał się z bardzo złym odbiorem, Oliwka dodaje piosenkę Mam już dość, która jest inna niż to, co do tej pory wydawała Oliwka. Był tylko jeden mały problem. Piosenka ta była chamskim plagiatem hitu Gosi Andrzejewicz sprzed lat Pozwól żyć. Refren brzmiał praktycznie identycznie, a gdyby tego było mało, to Oliwka kontaktowała się z Gosią, aby był to oficjalny remiks jej piosenki i chcieli wykorzystać w nim fragment oryginału. Ta jednak się na to nie zgodziła, co nie powstrzymało Oliwki przed publikacją tego utworu. Ponownie na Oliwkę wylało się wiadro pomy i piosenka, która miała nie być kontrowersyjna, okazała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych w jej karierze. Nawet o tym nie słyszałem, ale po prostu tak bardzo już wyjebane. Do tej pory kontrowersja była jedynym, co przyciągało ludzi do Oliwki. Ta jednak definitywnie nie znosi za dobrze hejtu na nią, więc ponowny graj na kontrowersji odpada. Wydaje się, że sytuacja, w której obecnie jest Oliwka, może być już nie do naprawienia. Ale koniec! Ale zagrał na emocjach, no nie? Dobra, co by tu jeszcze zobaczyć? Zatrzymam się na obrazku fajnym. Najlepszy screen z całego turnieju YFL CS1.6. Jutro ten, właśnie. Jutro jadę z Remsułą na rowery, się umówiłem. Pewnie jutro będziemy sobie dalej o tym pomyśleć. Jazdy po Europie. Może coś z tego wyjdzie, no nie? Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bo chciałbym pojechać na ten wyjazd po Europie samochodem w czwórkę. Byłby to fajny projekt IRL-owy, którego jeszcze raczej nikt nie robił w Polsce. Pago robił? Nie no, Pago robił jakby z testing tylko Chorwację, no. Ale no tak, no podobny, no. No ja chcę pojechać samochodem, wiesz, w każdym kurwa mieście, jakieś inne atrakcje, różne zwiedzania, chlanie, granie, czy tam nawet wędkowanie. Po prostu, żeby wszędzie gdzieś, wiesz, jakiś Berlin, Amsterdam, Paryż, jaranie zioła, Disneyland wreszcie. Myślę, że w każdym mieście coś by się znalazło. No tylko, że to jest bardzo ambitny projekt. No i nie wiem, czy się uda. Ale chuj, będę próbował, no nie? Na Pere XC nie da się nic zrobić z XC takiego. Jakiej ekipy? No nie wiem, no ja, Remsuła, jakaś jeszcze dwójka osób. Myślałem o Zonym, ale jeszcze do niego nie pisałem. No i ktoś czwarty. No jak już od nas, to myślałem, że spytać młodego maksymalnie, no. Opinia? To. A że ja już 3 lata mam porobione i screenshoty wiadomości, i mam porobione filmiki wiadomości, całych konwersacji, nagrane rozmowy, które Maciek do mnie wysyłał, wszystko. Tych ludzie zobaczą, jaką on jest ze sobą, to się zdziwią. Tylko wtedy pałeczka się przeniesie o 180 stopni. Więc no, ogólnie gdyby nie Zony, to ja bym miała dalej po 3-4 tysiące widzów. W skrócie mówiąc. O kurwa. Byłam top 1 streamerką w Polsce, top 1 byłam. Top 1, to znaczy ci tylko tak. Nie było lepszej streamerki ode mnie, wszyscy... Kurwa, no Zony wstawił tu grafa generalnie. No to maksymalnie, ile to będzie, 350 widzów? Wychodzi cała kurwa drama z Zonem. Ona przedawkowała coś chyba. Ona żyje w jakiejś swojej bańce. Ciekawe, czy kurwa jego tak prześladowali w życiu. Ja się założę, że nawet Disa tak w życiu nie tam. Nie prześladowali jak mnie. Ale z tym Disem to te... Nie, to już nie wymaga komentarza, kurwa, no nie? To już jest za dużo. Ty, no i powiedziałem dokładnie, no nie? 350. 350 widzów. Maksymalnie, średnia. Dobra, czekaj. Najlepszy miesiąc. Styczeń 2021. Sprawdzamy to.
To jest jej najlepszy miesiąc, tak? Ma 350 widzów wtedy. Mandzio top 1. Pierwsza kobieta, tak? No czekaj. Już mi się coś nie zgadza, bo tak, wyżej mamy już panią Miodek. No dobra, Claudia Croft jest druga. Pani Miodek jest od niej dwa razy większa prawie. No na pewno nie pierwsza, no i to jest jej najlepszy miesiąc. Najlepszy. Dobra, czekaj, inaczej się to sprawdzamy. Streams, maksymal... Ona nawet nigdy nie miała 3K widzów na streamie. Ona ma pik 2800. Ja pierdolę. Gdyby miała chociaż jakieś kilka streamów, gdzie miała te 3K widzów, ale ona kurwa nawet nie miała nigdy 3K widzów. Nigdy w życiu. Ona miała pik 2800. Ona nigdy w swoim życiu nie zobaczyła trójki na początku. Chyba, że 300 albo 30. A, i te 3K widzów to rozumiem było po jakichś dwóch hostach, tak? To by było na tyle, no nie? Kończę streama, dziękuję za dzisiaj. Przegnam się z wami, bo jadę na urodziny Davida. No i co? Elo!